Jestem niemal pewny, że nikt z was nie ma tego pojazdu i nie zamierza go wbijać, bo nie ma za bardzo po co. Moi drodzy, witam was serdecznie, jestem Multi i tym razem mam dla was bitwę na zapomnianym niemieckim czołgu lekkim, czyli Rheinmetall Panzerwagen. Pancerny wagon to pojazd, który tak naprawdę w grze jest już od bardzo dawna niedomagający. Jego parametry są zdecydowanie za słabe względem konkurencji, ale jednak Wargaming nic sobie z tym nie robi i tak naprawdę jest to kolejny dowód na to, że Wargamingowi tak bardzo nie zależy na balansie, jak twierdzą, jak mówią, no bo tak naprawdę każdy wie, że można byłoby ten pojazd już dawno temu poprawić. I oczywiście mógłbym ponarzekać sobie przez cały odcinek, że to leży, tamto nie pasuje, ale zamiast tego pomyślałem sobie, że dzisiaj będzie pozytywnie, będzie miło i będę mówił głównie o zaletach tej konstrukcji, ponieważ no parę się znajdzie i to nawet takich wyróżniających go na tle innych lightów, no ale one nie mają aż takiego znaczenia, aby powiedzieć, że to ratuje ten pojazd albo sprawia, że warto go expić, bo na przykład jak będzie kiedyś wierzchołek drzewa, to jestem ciekawski, prawda? Jestem zainteresowany tym okazem, bo nikt prawie go nie ma. To pewnie musi być coś specjalnego w nim. Otóż specjalne jest to, że jest słabe, ale mówię, o tym nie chcemy gadać. Potyczka miejsc na mapie Enhalów, losowanie z samymi dziesiątkami. Tutaj zobaczcie od razu, jak ta gra jest mądra, jak ona jest naprawdę świetnie zrobiona. My mamy Ebra i Panzerwagena. Oni mają dwa Ebry. Sprawiedliwość, prawda? No sprawiedliwość, musi być sprawiedliwość na tym świecie. Jestem przekonany, że moi sojusznicy patrząc na mnie mówią: kurna, dało nam takiego gównianego lajta i pewnie jeszcze będziemy się kampić. No ale słuchajcie, początek tej bitwy nie jest głupi. Uważam, że jest wręcz bardzo rozsądny i zaraz zobaczycie efekty tego pomysłu, tej taktyki. Więc to, co jest tak naprawdę największą zaletą Panzerwagena, to to, że on ma kosmiczny zasięg widzenia. Zgadnijcie, jaki zasięg widzenia miałem w tej bitwie. Pomyślcie sobie, on ma średnio na dzień dobry 420. To jest najwięcej, ile się da mieć. Nie ma żadnego pojazdu, który ma 430, 440. Najwięcej z lightów wszystkich obok Sheridana. I moi drodzy, ile może mieć z optyką? No nie wiem, 460, 470... Otóż to wszystko jest mało. Ja w tej bitwie miałem 540 metrów zasięgu widzenia. Ktoś zapyta mnie: Multi, głupi jesteś, maksymalny zasięg widzenia to jest 445 metrów, po co ci tyle? Ano dlatego mam tyle, bo jeżeli mam więcej, to w razie czego jestem w stanie zredukować maskowanie moich przeciwników i tak ich zobaczyć, więc to, że mam więcej, nie oznacza, że to się marnuje, bo to wciąż pomaga spotować szczególnie inne, mniejsze pojazdy, które mają świetne maskowanie, więc to się nie marnuje, to się bardzo w tej bitwie przydaje. Już teraz widzicie, że tak naprawdę byłem w stanie spotować maksymalnie z ogromnej odległości STB-ka, lodówkę, grilla. Ci wszyscy gracze świecą się, przypuszczam, że głównie dzięki mnie, bo to ja dostałem już teraz 836 uszkodzeń po asyście, więc no, zasięg widzenia robi robotę. Jeżeli chodzi o inne atuty tego pojazdu, no to ja też tutaj wiedziałem, że ja jestem w stanie te pojazdy miękkie, jak grill, lodówka, EBR, pokarać z burzaków. Wiedziałem o tym, że nie mogę tego robić sobie tak w każdej chwili. To nie znaczy, że widzę miękki cel, od razu ładuję burzaka, ponieważ te burzaki no nie lecą aż z taką fajną prędkością, tylko 700 metrów na sekundę. I kiedy snajpię, no to wolę walić pociskiem, który jest bardzo szybki, zwykły wali z prędkością 1200, więc na razie trzymam te burzaki, ale warto powiedzieć, że gdyby trzeba było z nich skorzystać, to warto, ponieważ one, moi drodzy, mają 120 penetracji i 420 uszkodzeń, a zwykłe ma pocisk tylko 300, więc no trzeba sobie powiedzieć, że w takiej sytuacji jak teraz burzak się przydaje. Szybka zmiana pocisku dzięki intuicji i taki pocisk Ebra po prostu totalnie dziurawi. No i oczywiście to samo może zrobić z lodówką czy grillem. No po prostu penetracja tutaj na pocisku HE jest rewelacyjna. 120 na lajcie to po prostu musi się podobać. Więc widzicie już, że można tym czołgiem świetnie poświetlać dzięki zasięgowi widzenia. Można karać miękkie pojazdy i te, no powiedzmy, słabo opancerzone, bo nie musi być od razu miękki, z burzaków. Więc mamy dwie zalety, ale znajdzie się jeszcze parę innych. Na przykład wytrzymałość. Jeżeli popatrzycie sobie tak obiektywnie na lighty 10 tieru, no to one wszystkie mają dość mało życia. Ale jeżeli popatrzymy sobie na takiego Sheridana czy Panzerwagena, no to tam się okaże, że ta wartość HP jest jednak troszeczkę
większa niż u konkurencji. I taki Eber ma 1300, a ja mam 1680. Oczywiście tutaj trzeba podkreślić, że 80 to ja mam, ponieważ mam 8 poziom ulepszeń polowych, ale i tak, nawet jeśli bym nie miał tych ulepszeń, no to mam 1600, więc mamy trzecią zaletę, sporo życia jak na lighta, no ale to wciąż wiadomo i tak nie jest bardzo istotne. Kolejna rzecz, która przydaje się w tej pozycji, bo cała tak naprawdę bitwa początkowo rozgrywa się tak, ponieważ tylko w ten sposób wykorzystuję atuty tej konstrukcji. Jeżdżąc po środku jak Ebrem, byłbym idiotą. To trzeba być tutaj o. ponieważ ten czołg się do tego totalnie nie nadaje. Ale w tym miejscu nie tylko mogę właśnie spotować i korzystam z burzaków, ale jeszcze mogę sobie fajnie opuszczać działo, ponieważ ten pojazd, czego nie ma konkurencja zazwyczaj, ma aż 10 stopni opuszczenia armaty, więc tutaj na tych wzniesieniach ja mogę mimo wszystko fajnie się wystawić i torpedować, to może nie, ale ostrzeliwać przeciwników. Chciałem powiedzieć torpedować, chyba zachciało mi się grać w World of Warships. Więc mamy tutaj kolejny, mimo wszystko, fajny atut tej konstrukcji. I jedną rzecz bardzo istotną zostawiłem sobie na koniec, bo na razie z tego nie korzystałem. I nie chciałem o tym mówić, ale teraz troszeczkę więcej będę jeździć, więc to się, no, wypada po prostu wspomnieć. Pojazd ten jest najszybszym lightem, oprócz Ebra. Jeździ, jeżeli macie ulepszenia polowe, fioletowe turbo, 83 km na godzinę. Ja w tej bitwie tyle jeździć nie będę, ponieważ nie gram tutaj na turbo, ale warto powiedzieć taką ciekawostkę, że gdybyśmy chcieli tutaj wstawić wszystko, co tylko się da, będziemy jechać maksymalnie 83 na godzinę. I tutaj też trzeba podkreślić, że nawet jeśli nie wstawicie tych wszystkich bonusów, modyfikacji, to jeździcie i tak super, bo 72 na godzinę, więc tak naprawdę, no, pojazd ten nawet bez tego wszystkiego jest bardzo, bardzo szybki i moim zdaniem, no, nie można powiedzieć, że to jest mało. Oczywiście porównywanie go z Ebrem nie jest do końca opłacalne, ale jest to wciąż wynik rewelacyjny. Przepraszam, powiedziałem 72, a powinno być 75, jak widać. Nie gram im dużo i to jest akurat prawda. Teraz sprawdziłem na wszelki wypadek, bo miałem taki cień wątpliwości. Jednak od razu powiem, to była moja jedyna bitwa, jaką zagrałem ostatnio Panzerwagenem. Nie gram im dużo, no ale jak już zagrałem, to siadła fajne i dlatego też jest przeze mnie pokazana. Więc powiedziałem wam o zaletach. Ktoś może powiedzieć, że nawet, kurde, no coś tutaj się znalazło, ja myślałem, że to nie ma w ogóle zalet, a no jednak coś tam się znajdzie. No też tutaj nie ukrywam, starałem się go pochwalić trochę bardziej na siłę, no ale to dlatego, że taki akcent ma być odcinka, że nie tylko smuty, nie tylko hejtowanie. Coś miłego warto raz na jakiś czas powiedzieć, nawet o gruzach. I jeszcze jest tutaj tak naprawdę jedna ważna rzecz. Ten pojazd, żebyście nie mówili, że multi tylko kompilojtem, ma bardzo słaby zasięg, ma bardzo słabe maskowanie, bardzo słaby kamuflaż. Drugi najgorszy z rajtów, tylko Sheridan ma gorsze. Więc też pamiętajcie o tym, że takie właśnie granie bez krzaków tym pojazdem jest bardzo nieskuteczne. I naprawdę, jeżeli ktokolwiek z was kiedyś będzie wbijał ten pojazd, to musicie być świadomi. To jest typowa konstrukcja z krzaczka do krzaczka. Takie jeżdżenie po szczerym polu się naprawdę tutaj mało opłaca. To ma dużo gorsze maskowanie niż Manticora, TSLT, EBR, więc trzeba pamiętać, ten pojazd nadaje się głównie do spotowania z krzaczka i trzeba się bardzo często ukrywać, bo od razu po strzale jest praktycznie lampeczka. Nawet z perkami na kamo, tutaj mam perki na kamo, a zobaczcie, świecę się z 300-400 metrów, no niestety, no takie życie. A cichego wydechu na tym koncie akurat nie ma, bo to jest konto Community Contributor na swoim, akurat tego pojazdu nie ma. Powiedziałem wam w sumie wszystko, co chciałem powiedzieć o pojeździe i teraz wypada powiedzieć nieco więcej o bitwie. Widzicie moment bitwy taki dość mocno już krytyczny, ponieważ jest 8 do 11 albo 7 do 11. Moja drużyna jest już bardzo zamknięta, to już widać, że to jest taka, no raczej końcówka, gdzie, no wiadomo, że przegramy, ale nie poddajemy się, ale dalej walczymy. Udało się skończyć mi STB-ka, udało się Starfowi podpalić esetę, ja też tą esetę jeszcze tam ładnie sieknąłem w bok za 318. Ale na plecach wyskoczył EBR. No i niestety, no jak EBR cię trafi z burzaka, no to musi przebić, ponieważ ten pojazd, no niestety, nie ma w ogóle pancerza. Zapomniano tutaj wozić pancerz, więc no z burzaka wejdzie za dużo. Ale teraz znowu zobaczcie, szybkie wychylenie, opuszczenie działa i kończymy Udysa 15-16. Bardzo, ale to bardzo mi się poszczęściło, ponieważ zobaczcie, Green trafił mnie za 0, Arta nie trafiła mnie centralnie tylko za 25, naprawdę mogę być teraz wdzięczny grze, bo pomaga mi, pomaga, ale no teraz to już
trochę na własne życzenie wjechałem praktycznie w moją artę i przez to oczywiście oberwałem, bo gdybym się odsunął od swojej arty, no to byłoby spoko. Ten strzał nie leciał we mnie, on leciał typowo w tego Conqueror AGC. Robi się, mimo tego, że robimy wyciąg, dla mnie już nieco gorzej, bo jestem na hita dla Ebra. Byłem dla hita dla arty, byłem dla hita dla grilla, ale teraz już nawet Eber ma mnie na jeden prosty strzał. W związku z tym, że już nie mogę się wychylać, bo wiem, że tam po prostu czeka na mnie grill, wiem, że Eber to na pewno mnie zdejmie na strzał, to zaczynam teraz kombinować nieco inaczej. Jak ja mogę tego Ebra zaskoczyć? Wiem o tym, że teraz jestem już praktycznie sam, bo Eber mój nie wiedział o tym grillu. Nie napisałem mu, bo też nie miałem za bardzo na to czasu. Sam jeździłem, uważam, aby nie dostać lampki. Więc Eber mi zginął. Wiedziałem, że moja główna szansa to jest zaskoczenie tego Ebra. Pomyślałem sobie, co zrobi Eber? Co zrobi? Co on wykombinuje? Czy wjedzie wprost na mnie i na CGCK? No byłby głupi. Pewnie będzie chciał mnie objechać. To było moje myślenie, więc co zrobiłem? Ustawiłem się w takim miejscu, które pozwalało mi widzieć jego, gdyby tutaj jechał od prawej strony. No i zobaczcie, mamy krzaczek, widzimy sytuację wokół siebie. To jest bardzo spoko miejsce teoretycznie, ale dostrzegłem, że mam lekki problem z opuszczeniem działa. No bo nie jestem w stanie opuścić, jestem w stanie wykryć, ale nie opuścić. Więc pomyślałem sobie, że skoro jest taki problem, no to może jednak warto byłoby pomyśleć o innej miejscówce. Rozglądam się, obserwuję. Czy jest jakieś takie miejsce, gdzie ja działo będę w stanie opuścić, jak mi się pojawi Eber na twarzy? I to miejsce było tutaj, po prostu troszeczkę niżej. Więc mamy teraz krzaczory, które nas bardzo dobrze ukrywają. I jesteśmy wcelowani tak, jakby Eber nas chciał objechać. Bo mówię, to było logiczne myślenie. Kto ci wyjedzie na twarz, na ryjek? No, to będzie głupie. On będzie musiał nas zaskoczyć, a że mają rywale przewagę, to raczej coś zrobią. I faktycznie, Eberowi zajęło to długo, ale nas objechał. Tak jednak ja czekałem na niego, byłem idealnie wcelowany i go tutaj wykończyłem. No ale był jeszcze grill. I były jeszcze dwie artylerie, a że czasu było już bardzo mało, po 3 minuty, to wiedziałem, że trzeba działać, dlatego wyjeżdżam z krzaka. I choć gdy było więcej czasu, grabłem ostrożnie, ale wiem, że mam mało czasu, więc wyjeżdżam. Udało się wykryć grilla. Czy go trafimy? Trafiamy go, ale zapaliła się lampa, więc trzeba zrobić szybkie jakieś uniki, bo arta na pewno tutaj może celować. Więc kręciłem bączki, zobaczcie, prawie dostałem od arty, na szczęście skała mnie tutaj uchroniła. Lekkie problemy z jeżdżeniem, no niestety multiemeryt już ma problemy ze sterowaniem klawiaturą wsadu, no to już po prostu przerasta mnie. Więc lekka tutaj lipa ze sterowaniem, ale jedziemy, ukrywamy się. I teraz mój plan był taki, żeby spróbować jakoś zobaczyć grilla wjeżdżającego na kapa. Ustawiamy się w krzaku, grill pojawia się po mojej prawej stronie, oddaję szybki strzał, bo wiedziałem, że mam tylko milisekundy, niestety no nie weszło. No i teraz wiedziałem o tym, że muszę go jakoś zmylić. Udaję, że jadę w górę, udaję, że po prostu będę go tutaj jakoś próbował unikać od sektoru A5, ale byłem jeszcze pod lampką, byłem jeszcze wykryty na spocie. Więc ten grill troszeczkę tutaj mógł wiedzieć, że to była tylko zmyłka, bo ja już zawracałem. Więc teraz wyjeżdżam mu na plecy z nadzieją, że może nie będzie we mnie wcelowany. Wiem, że mam bardzo mało czasu, bo minutę 50. Pojawia się grill, trafiam go w ruchu, odbijam do lewej strony, aby się przed nim schować, bo wiem, że on tutaj ma wieżę, już szybko się obróci na mnie. Teraz widzę, że ma na mnie delikatne bicie. No i jestem uwięziony. Dostaję o 2-6-1, jestem ogłuszony, nie mam apteczki. No tak naprawdę tragiczna sytuacja, no bo co bym nie zrobił, zaraz zginę. Jeżeli się nie ruszę, zginę od arty. Jeżeli się ruszę, zginę od grilla. Co robić? 6 sekund jeszcze ogłuszenia. 5. Próbuję coś zrobić. No ale już uwięziony. Padam od grilla. I bitwa kończy się porażką. No niestety, no. Ktoś może powiedzieć, znowu nie ma wyciągu, ale to była bardzo ciężka sytuacja, ponieważ ja mogłem pojechać po te arty, olać grilla, ale wtedy byłby na pewno remis. Mój plan był taki, że po prostu za wszelką cenę skończę szybko grilla i pojadę po te arty, bo jestem bardzo szybki. No ale niestety nie udało się tego wszystkiego pogodzić. Grill akurat tutaj tak wyjechał, że no nie był tyłem, był bokiem i mógł tam wieżą ruszać. Więc no skończyło się jak się skończyło. Ale szkoda, bo wydaje mi się, że gdyby ten grill dostał raz wcześniej, to byśmy mieli teraz może nawet zwycięstwo. No arty porobić dałoby się tym, bo to jest szybkie, zwinne. No ale nie ma co teoretyzować. Było, minęło. Tak jednak czasami nawet gruchotem można zagrać lepiej niż OP czołgiem. Także moi drodzy, mam nadzieję, że taka ciekawostka World of Tanks, no bo nie polecam tego robić, wam się spodobała. Zachęcam do oceny filmu łapką w górę. No i życzę wam jego nowego tygodnia. Trzymajcie się, do zobaczenia. Piąteczka, pa pa.